Strzał Biznesu, Tomasz Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie. A dziś moim gościem Marta Kobińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Zgromadziłaś niezłą kolekcję butów. 104 pary, o ile dobrze pamiętam. Po co ci tyle butów było? No, buty to moja pasja. Zresztą chyba każda kobieta lubi zakładać od czasu do czasu szpilki, czasem trampki, czasem mokasyny. No 104 pary to całkiem niezła kolekcja i no powiem szczerze, że niektóre egzemplarze są wręcz unikatowe. No dobrze, ale miałaś te buty w szafie i co? No zakładałam je najczęściej w biurze, chodząc po przyjaznej wykładzinie. I no czułam się sobą. Czułam się dobrze. No tak, ale wspomniałaś, miękka wykładzina. Pamiętam, jak przygotowywaliśmy się do rozmowy, to powiedziałaś mi, że tak, z domu do samochodu, z samochodu na miękką wykładzinę, z miękkiej wykładziny do samochodu, do domu, nie miałam czasu na nic, brakowało mi go na realizację moich pasji, a buty się w ogóle nie niszczyły. No buty się nie niszczyły, buty generalnie czasami pozwalały mi odreagować stres. Zakupy butów dawały mi bardzo dużą frajdę i wyszukiwanie takich unikatowych egzemplarzy też dawało mi frajdę. Natomiast faktem generalnie powiem, że odreagowanie stresu to chyba będzie takie najwłaściwsze stwierdzenie. Niektórzy kupują doszłaś do takiego momentu. Ja kupowałam buty. No właśnie, i doszłaś do takiego momentu, w którym powiedziałaś koniec, stop, nie chcę tak dłużej żyć. Ale co w tym życiu korporacyjno-biznesowym było nie takiego? Co ci się tam nie podobało? No ja bardzo dobrze odnajdowałam się w roli liderki. Bardzo lubiłam pracę z ludźmi, bardzo lubiłam wydobywać z nich potencjał. I myślę, że wiele osób zawdzięcza mi to, gdzie są właśnie teraz. Natomiast korporacja ma swoje plusy i minusy. I czasami się w niej odnajdujesz, czasami cię uwierają te wszystkie zasady właśnie tak jak ten piasek w butach. No i zmieniłaś życie. Co spowodowało, że doszło do tej zmiany? No tego piasku się trochę w tych butach nazbierało. I mimo, że były to 104 pary, no to jednak jakiekolwiek bym nie założyła, to zawsze coś tam uwierało. Dlatego postanowiłam zmienić trochę swoje życie, zrobić sobie oddech od tych korporacyjnych zasad i pójść na swoje. No i stworzyłaś swoją markę, można powiedzieć, stworzyłaś coś z niczego. Co to za marka, co to za firma, czym się zajmujesz teraz? Ja zajmuję się głównie mentoringiem kobiet. Przez te wiele lat pracy z ludźmi tak naprawdę nie miałam czasu zastanowić się, co jest dla mnie ważne, gdzie chciałabym być, w jakim kierunku zmierzam. I teraz obserwując te kobiety, patrząc jak tak naprawdę od wieków wpaja nam się, że osiąganie sukcesu wiąże się z poczuciem winy i z poczuciem rezygnacji, to chciałabym ten stereotyp zmienić. No właśnie, i zachęcasz kobiety do tego, żeby wysypywały piasek ze swoich butów, kiedy je uwierają. Czyli co mogą zrobić z twoją pomocą? Mogą zastanowić się, gdzie chcą pójść, w których butach im jest wygodnie, co chciałyby robić, osiągać sukcesy bez poczucia winy, bo jednak chyba to w kobietach jest takie najbardziej uwierające, właśnie to poczucie winy, że osiągają sukcesy. To ciekawe, bo to może też wynikać ze wzorców kulturowych. No, patrząc jeszcze na system komunistyczny choćby, no to podział roli mężczyzny był bardzo jasny. Kobieta ma rodzić dzieci, wychowywać je i gotować obiady, a mężczyzna ma być tym, który zarabia pieniądze. Na szczęście czasy się zmieniają, chociaż ja tak, wiesz Marta, jak patrzę na statystyki ogólnoświatowe, nawet ostatnio z Kasią Richter
z psycholożką biznesu na ten temat rozmawiałem, to rzeczywiście nadal jest tak, że w większości firm dominują mężczyźni i kobiety są, nie są dopuszczane do na przykład kierowniczych stanowisk, więc rzeczywiście to poczucie winy może być bardzo mocno wewnątrz kulturowo, prawda? No myślę, że tak. No, kobiety to mają w DNA i od wieków, tak jak powiedziałeś, jest właśnie tak, że jesteśmy stworzone do tego, by służyć. Służyć, nie wiem, rodzinie, społeczności, w której jesteśmy, partnerowi, mężowi, generalnie mężczyźnie. Natomiast kobiety też mają swoje ambicje i swoje aspiracje. I często jest tak, że to wewnątrz bardzo mocno się ściera. I kiedy idziemy po ten sukces, kiedy chcemy dojść do tego wysokiego stanowiska, często kobiety utożsamiają się z mężczyznami. Zupełnie niepotrzebnie, jakby gubią swój styl. Gubią tą swoją kobiecość i tą emocjonalną naturę. Co tak naprawdę jest bardziej wspierające, jeżeli nie przestajemy być kobietą. Bo jednak też jakby śledząc różne statystyki, możemy powiedzieć, że kobiecy styl zarządzania jest bardzo często przyczyną sukcesów firmy. I z tym się wiąże też niższa rotacja, lepsza atmosfera w pracy. Także ja generalnie zachęcałabym kobiety do tego, żeby nie rezygnowały z siebie i tak naprawdę czuły się kobietą, nawet na wysokich stanowiskach i nie muszą tak naprawdę rezygnować ze swoich pasji, nie muszą rezygnować z rodziny, nie muszą rezygnować też z wychowywania dzieci. Tak naprawdę ja promuję styl życia na własnych warunkach. Czyli cokolwiek by tymi warunkami nie było, to każda kobieta powinna pamiętać, że to jest jej i ma do tego prawo. Czy chce zostać w domu z dziećmi, czy chce się piąć po szczeblach kariery, ma do tego takie samo prawo jak każdy mężczyzna. Czy masz w sobie jeszcze coś z dyrektorki finansowej, czy już jesteś całkowicie na swoim? No ja zawsze będę dyrektorką finansową. Te finanse też mam we krwi i pewnie będę chciała kiedyś wrócić do finansów, ale już na swoich własnych warunkach. Na swoich własnych warunkach. Czy te nasze własne warunki to jest własna firma? Czy może to jest jednak to, o czym wcześniej mówiłaś, że to my decydujemy, jak chcemy żyć? Być może to będzie własna firma, być może zwiążę się z jakąś firmą, która pozwoli mi wdrażać jakby mój własny styl zarządzania. Tego jeszcze nie wiem i zostawiam to pole jako otwarte, natomiast nasze własne warunki są tak naprawdę nam potrzebne do tego, żebyśmy byli szczęśliwi, żebyśmy się realizowali i mieli tą satysfakcję z życia. Marta Kobińska, to na zakończenie proszę jeszcze o informację, jak możesz nam pomóc, jak możesz pomóc kobietom? Mogę pomóc wysypać piasek z butów, mogę określić jakby kierunek, w którym kobieta chce podążać. Zapraszam na sesje mentoringowe ze mną, zapraszam do zakupu mojego e-booka 7 kroków do życia na własnych warunkach i zapraszam do śledzenia mnie w social mediach. Ja także rekomenduję Marta Kobińska. Zresztą e-booka także czytałem, więc rzeczywiście dużo fajnych informacji. Zachęcam. Bardzo, bardzo dziękuję Ci za spotkanie. Trzymam kciuki. Niech się marka rozwija i niech się tworzy coś z niczego. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.